żeby były media, muszą być wojownicy. Tacy jak wy, którym nie chce się siedzieć na kanapie, tylko chcą coś udowodnić. Co ty, kurczę, chcesz udowodnić tym wchodzeniem do ringu? Bo ile masz lat? 32, to stary, nie stary może, ale człowiek to lubi, człowiek tym żyje. No nie potrafi bez tego usiedzieć na miejscu. No, nosi po prostu, żeby za każdym razem wchodzić, dawać ludziom emocje i sprawdzać się, no bo to tak dla nich takie sprawdzenie swoich charakteru, nie? Czy dalej możemy wejść, bić się, walczyć. No to jest niesamowite, że chce się wam wstać rano, chce się wam poćwiczyć, bo wiadomo, że prócz pracy jeszcze jest ta chęć bądź niechęć, ale na trening trzeba zapierdzielać i nie ma tam miękkiej gry. Wchodzimy i się pocimy, robimy to dla siebie, nie dla kogoś, robimy to dla siebie, chcemy coś zyskać. Co zyskujesz tym, że tam przychodzisz? Właśnie to nas odróżnia od innych ludzi, że po pracy, późnym wieczorem bądź wcześniej rano, przed pracą, potrafimy się zmotywować. Idziemy, trenujemy ciężko, robimy robotę, potem z uśmiechem idziemy do pracy i cały dzień na obrotach napierdzielamy i znowu następny dzień to samo. Więc jesteśmy tacy sportowy świr, można tak powiedzieć. Czy ten sportowy świr w pracy się komuś udzielił? Nie, ale na innych treningach na przykład przychodzili i zaczęli trenować na przykład kickboxing czy K1, więc widzą, obserwują, na razie patrzą z zazdrością, ale mam nadzieję, że się też przekonają do tego i będą przychodzić. No wiadomo, nie każdy może wylądować w zawierciu, w oktagonie u korpusa, bo to jest naprawdę już fantastyczna impreza i może doczekamy się takiego momentu, że będzie to takie nasze polskie, śląskie UFC. Dokładnie tak, już liczba mówi sama do siebie, 13 gala, więc naprawdę jest to już jakaś tam ilość. Tak mówię, jestem jeszcze stąd, jest mi naprawdę niezmiernie miło, że mogłem zawalczyć tutaj. Dziękuję właśnie Piotrowi Krupsowi za zaufanie, że postawił znowu na mnie i że mogę się pokazać tutaj u siebie właśnie szerzej publiczności. Właśnie, publiczność będzie tutaj, jesteś stąd, udało ci się kogoś zaciągnąć na salę, żeby ci kibicowali poza żoną, dziećmi? Tak, oczywiście, przyjedzie tutaj ze mną gdzieś koło 100 osób. Tak mówię, mamy wspólnych kibiców, i Mateusz, i ja, czy Miłosz, więc będą kibicować, naprawdę będzie fajne show. To jest właśnie ważne, że ta samotność na treningu nagle się raz w roku bądź dwa razy w roku przyłoży do tej eksplozji emocji przy ogromnej ilości gardeł. Tak, naprawdę jest to mega przeżycie, wchodząc, jak cała sala krzyczy, skanduje swoje imię, znaczy moje imię, to jest naprawdę coś pięknego. No. Dlatego tak trenujemy ciężko, żeby właśnie w ten jeden dzień wyjść i zrobić to dla nich. To jest fantastyczne miejsce, które daje nam organizator, aby się tam sprawdzić. Wiadomo, niektórzy łowią ryby, niektórzy biegają, niektórzy skaczą, a co byś powiedział, aby zachęcić innych do tego, by spróbowali, dotknęli wejścia do oktagonu? Tak, nie jest to sport dla każdego. Jest to sport indywidualny, który sprawdza nasz charakter. Tak mówię, no nie każdy może wejść. Jakby to było takie proste, to by to każdy robił, a to nie jest proste, więc dlatego robimy to wybrani. Słuchajcie, jeżeli chcecie się sprawdzić i czy jest to proste dla was, to zapraszamy do klubu. Positive Energy na treningi z podstaw kickboxingu i zobaczymy, czy się nadajemy. No właśnie, to jest ważny element, zrobić ten pierwszy krok, bo nigdy, tak jak tu wcześniej było powiedziane, nigdy nie ma tego właściwego momentu, aby zacząć. Zawsze pozostają jakieś wahania. Czy miałeś te wahania, aby wystartować na tej gali? Oczywiście, że nie. Jak tylko Piotrek zadzwonił, to mówię tak, od razu robimy to. Tak jak mówię, no jest to nasza, powiedzmy tutaj, lokalna gala, lokalni kibice, więc od razu bierzemy, robimy. No lokalna gala, ale z ogólnopolskim zasięgiem przyjeżdżają ludzie z całego kraju, także to nie jest tylko tak, że tylko tutaj macie swoich kibiców, tylko naprawdę już jest to taka rozpoznawalna marka, że każdy chce zjawić się, aby obejrzeć to widowisko, bo nie ukrywajmy, tutaj mamy salę kinową, gdzie była ceremonia ważenia, a tam będzie prawdziwe kino na żywo. Dokładnie, i sala wypełniona po brzegi, więc tak, w sensie, że ja jestem stąd, to dla mnie lokalna, a zasięg tak najbardziej ogólno już europejski, można powiedzieć, bo ludzie z różnych krajów z zagranicy przybywają. No właśnie zauważyłem, że z walce wieczoru naprzeciwko znanego nam wszystkim zawodnika stąd stanie Czech, Słowak? Słowak. Tak, no, z Czechosłowacji dawnej, obecnej z Czech,
Obawiasz się tej walki, czy nie? Bo ja nie znam tego człowieka. Ja też nie, ale oczywiście, że nie obawiam się, bo już jest świetnie przygotowany. Trenowaliśmy razem, jest mocny, twardy, jest na pewno silniejszy i przede wszystkim cięższy. No właśnie, jest różnica prawie 20 kg między nimi, to nie uważasz, że będzie troszeczkę taka deprymująca dla przeciwnika, że może się to skończyć zbyt wcześnie? No chyba wiedział się, na co pisze, no limit był podany wcześniej, więc nic o to nie poradzimy. Dobrze, czyli życzymy Tobie powodzenia, jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, no to masz tą chwilę, bo to będzie jakby takie pozdrowienie przed walką, a po walce sądzę, że zrobimy jakiś wywiad po tym, co się działo. Okay. Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy pomagali w przygotowaniu, całą rodzinę, znajomych, kolegów, po prostu wszystkich. Pozdrawiam Was. Dodam tylko jedno. Przygotowania zawodnika to nie tylko jego przygotowania, ale tak jak tu wcześniej powiedziałeś, to jest jeszcze rodzina, która wie o tym, że masz swoją pasję i tą pasję realizujesz i wspiera cię w tej realizacji pasji i masz za to w domu ciepłą kolację. Dokładnie tak. Zajedziemy, sprawdzimy, czy tak jest, ale tak, rodzina jest najważniejsza. Bez niej no, nie można by się było poświęcać, iść i działać, więc naprawdę muszą wspierać i trwać ze mną w tej pasji. Chociaż nie chcą, ale no, muszą być częścią tego wszystkiego. Dziękujemy Tobie, dziękujemy rodzinie, że jesteś z nami i jutro damy to show, na które 8 miesięcy żeśmy czekali. Dokładnie tak. Zapraszam wszystkich na galę jutro do Zawiercia. Bilety jeszcze są, ale się rozsuną jak świeże bułeczki, więc bierzcie się, zbierajcie i widzimy się jutro w Zawierciu. A to jest dobra piekarnia na Śląsku i na Śląsku jest najlepszy chleb. I pamiętajcie, warto tutaj ten bilecik zakupić, póki jeszcze gorący. Otóż to. Spieszcie się, tak szybko się rozchodzą.